jak wyczyścić i zaimpregnować swój namiot. Dostałam te dwa środki do przetestowania i sprawdzam, czy rzeczywiście działają tak, jak jest to napisane na ich etykiecie. Najpierw zabieram się za mycie. Trzeba go porządnie spryskać, nie żałować. Gąbka i zabieram się za mycie. Teraz woda i mokra ścierka. Nie czekam, aż namiot wyschnie, tylko teraz impregnat. I ponownie szmatka, żeby ładnie rozprowadzić ten środek i ewentualny nadmiar zebrać. Teraz czekam, aż wyschnie i zrobimy wielki test, czy rzeczywiście poprawiła się wodoszczelność mojego namiotu. Idę umyć ręce i przyszło mi do głowy jednak, że warto byłoby mieć do tego typu prac rękawiczki. Różnice widać gołym okiem, produkty zdały testy, polecam. A jeżeli chcesz więcej treści tego typu oraz przygód, to serdecznie zapraszam Cię na mój kanał.